Cześć wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Pamir196, a to jest kolejny odcinek z serii Euro Truck Simulator. No i tak, w poprzednim odcinku sporo się działo, odcinki oczywiście w karcie i tak, jeszcze nie wróciłem tego poprzedniego odcinka, tak więc jeszcze nie wiem, ile łapek zostawiliście pod poprzednim odcinkiem i pod poprzednimi odcinkami przed poprzednim odcinkiem, tak więc... Mam nadzieję, że zostawiliście, bo jeśli nie, no to ten odcinek nie wiem, kiedy się pojawi. No w końcu będzie musiał się pojawić, dlatego że wtedy długa nieaktywność była, ale lepiej zostawcie łapeczki. W porządku. No dobra, a teraz zaczynamy kolejny odcinek. I dziś będziemy jechać w nowe miejsce, czyli do Monachium. Z kwasem. A więc weźmiemy kwas do Monachium. No więc tak, ta równość logistyczna, jak widzicie, tak pojedziemy w lewo. No i tam pojedziemy do końca i na tym. No, że tak powiem, w jeździe wjedziemy w tą stronę. No i tutaj, potem stąd, tutaj w tym miejscu będziemy się skręcić w tędy i skręcić tutaj. No a potem tutaj w prawo najłatwiej, tu w prawo i tu w prawo. I będziemy. A więc zaczynamy. To będzie jedna z krótszych tras. Ale jak to mówią, na najkrótszej może pójść najgorzej. Tak więc będę musiał uważać. Dobra, jest to chyba dobrze. Na tym kwasie oczywiście drony zawsze nie należy od tego, jakbyśmy widzieli. Dobra, ale to nieważne, to wada gry. Dobra, tu jest ograniczenie chyba do... do 60, ale tutaj się zaczyna do 90 i tak, do 90, bo była to strata. Już na Australii powinno być ograniczenie do 110, do 120. To zależy też od tego, gdzie ta autostrada jest. Dobra, trzeba będzie wjechać tutaj. Będzie to oczywiście prędkość autostradowa, czyli 88 albo 82, no to zależy ile się uda tam rozpędzić. Tutaj musimy jechać w lewo. Jeszcze te zepnę trafić, ale to po to, żeby prędkość odpowiednio, żeby nie skończyć cudu, ale raczej tutaj jest zbyt dostosowany, żeby nie wypaść z tego, czy zbyt dużej prędkości. Znaczy, jakby była 100 myśl, no to by można było wypaść. Ale poniżej 90 raczej nie powinien być aż tak wzrośnie. Prosto na tej części skrzyżowania.
Życiciela Rokta też zwalnia, kiedy się bardziej skręca, więc nie musimy nawet wyłączać tempomatu, żeby jechać na tym. W ogóle nie musimy wytracać prędkości, bo to automatycznie jest to wszystko. Moment, czy ja tu mam skręcić w prawo? Nie. No, już się coś zepsuło. Zepsuło się. Chyba silnikowy hamulec automatyczny się włączył. Tak, będziemy jechać teraz i tak powoli, bo tam i tak jest duży korek. Dobra. Mam nadzieję, że nie mówię za cicho. No cóż, teraz w czasie gry już mamy środę, a jeśli chodzi o rzeczywisty czas, no to jest poniedziałek. No, wyjątkowo mam czasu, radę, więc zrobię to, że sobie radę nagram. Ale wrócę to już nie radować. Ja wiem, że to zależy od poprzedniego odcinka. No jeszcze pewnie inny odcinek, też z innych serii, jeszcze tak jak odcinek, czy tam kilka odcinków, no to już do wody wrócimy. Musimy się poprzeć 80 i tyle tylko będziemy jeździć, a nie dostać mandatu za przekroczenie prędkości. A już pamiętam za co tutaj pierwszy mandat, to było za najechanie. Dobra. Tutaj auta niezbyt wolno jadą, więc... Znaczy tutaj chyba nie jest tak samo, że były zmieniały was ruchy. Tak więc tutaj jeszcze jest bezpieczny. Ja. Dobra, to będzie trzeba i tak skręcić w prawo za chwilę, więc to będzie na ruchu, ale nie wiem, może jeszcze uda się wyprzedzić cysterny. Może przy odrobinie szczęścia uda mi się nagrać ten odcinek bez robienia montażu, bo wtedy, jeśli mi się uda, to fajnie, bo ja mam roboty przy tym odcinku, które muszę znaleźć inny odcinek. Miejmy nadzieję, że nie będę musiał montować. Na razie widzę, że mam warunki 100% nagrywania. Poczekamy sobie cierpliwie, aż tamten pojedzie daleko. Trochę to zajmie niestety, ale trudno. Tak będzie najbezpieczniej, żeby nie popełnić tego samego błędu co wtedy. Znaczy to co prawda było w mieście, a nie na autostradzie, ale teraz jest to na autostradzie. Dużo większa pokusa, żeby spodziewać na wypadek. Znaczy, żeby jechać szybko i bez szpary z tego, więc dlatego trzeba uważać. Jak oni hamują, to najlepiej trzymać się w takiej odległości i po prostu poczekać, aż zniknę na pola widzenia. O, energia już się kończy, będzie trzeba stać na stacji benzynowej, bo już następnej tutaj nie znajdę. Dobra, zatrzymamy się na stacji benzynowej, nie będziemy wydziwiać. Dobra, to jedziemy. Włączę migacz, chociaż to tylko konieczne jest. No i oni trąbą w górę. Właśnie, dlatego jest już dwójka. To wyjaśnia, dlaczego już jest dwójka. Znaczy co, ja gadam, to dobrze, że jest dwójka. Nie wiem, co widzicie. Trafi trąbik nawet, gdy się do niego nie wierzy. No cóż. Może być i tak. To znaczy, że jak skończymy tę karierę, to wszystko w tym momencie, już z tej gry. No i wtedy będę mógł zająć się inną grą na kanale. Ale zastanawiam się, czy od razu przejść do następnej, czy nie, czy na chwilę zrobić jakby przerwę w tej serii i
tylko i zająć się inną serią. Chociaż właściwie German Truck Simulator to będzie raczej jako bardzo poboczna część, znaczy jako poboczna seria, więc nie będę raczej często w nią grał, czy tam nagrywał z niej materiał. Po co ja tu staję? Ile mam właściwie paliwa? Nieważne, to się zatankuję, skoro tu przed przypadek stanął. Korzystać trzeba z okazji. No nie, miałem zaparkować, ale... Dobra. Połowa paki na lampę do paku, więc można spokojnie to ustać. Gracz. Prowadzisz już od 10 godzin. Super, jestem graczem. No nie? I na taki tytuł właśnie liczę. Nie jestem kierowcą, tylko graczem. No i pięknie, umiem grać, jak widzicie, po 10 godzin czasu gry. No i świetnie z tym się udaje. Tutaj skręcimy w prawo. To będzie jeden z tych łatwiejszych skrętów w prawo. Czyli taki, gdzie od razu prosty skręt w prawo, że nie ma tego, że jakby pod autostradą, tylko od razu prosty skręt w prawo. Bo takie są najlepsze skręty na autostradzie. Chociaż nie zawsze mi się jest duży korek, kiedy ciężko tak skręcić w prawo. Ale biorąc pod uwagę podstawowe możliwości, czyli że się tutaj jedzie prawą stroną i jest się przygotowany do skrętu. Nie trzeba zmienić pasarów, to jest jeden z łatwiejszych skrętów. No tak, ściemniło się już, jest godzina, więc na pierwszym czasie gry. Nie będę już odgracza, bo jak muszę odgracza, to wtedy na mnie trąbili. A wspominałem na początku, że czasem to cieszę się tak, jakby ją tak wywarła. Czasem po prostu nie ma kontroli na czemu. Cezarek czasem wjedzie na sąsiedni pasełku, albo zbyt blisko się zbliży do sąsiedniego pasełku, no to wtedy trąbi. Chociaż nawet z drugiej strony dobrze, że trąbi, dlatego że w dwójce to jakbyśmy przez przypadek wjechali, ale już nie zbliżyli się do pasełku, to wjechali przez przypadek na sąsiedni pasełku, to po prostu będzie wtedy kolizji. Dlatego tam trzeba jeszcze bardziej uważać. A tutaj wszystko to, czego nie ma. Nie wszystko. Część, jakaś część. Tutaj jakby musimy w mieście, to nie będzie policji nawet na autostradzie. A w dwójce to już jakby musimy, to wtedy możemy podjąć się kolizji. Jadą z rzeczywistą gością. Akurat w dwójce. No i to właśnie powoduje, że dużo realistyczniejsza jest dwójka. Dobra, tu w lewo. Na mapie musiałem szybko się zorientować, w którym kierunku skręcić na GPS-ie, żeby nie pomylić kierunku, dlatego że strzałka była odwrotna. Musiałem szybko pomyśleć, gdzie skręcić. Chociaż jakbym skręcił w prawo zamiast w lewo, to nic mi się nie stało. Bo w tym samym kierunku jest i wjeżdżamy do nowej firmy. Jest to firma Sango Leaders. Czyli firma firma budowlana, jak to nazywać, i tej firmie możemy sobie pozwolić na przewozy różnych maszyn budowlanych. Dajcie, bo tutaj nie uda się z tym prostym motem zrobić, więc muszę to zrobić w ten sposób. Nie wiem nawet, czy trochę krzywo będę. Ale życie udało się. Z pierwszej kamery, z kamery z pierwszej osoby. No i proszę bardzo, mamy nagrodę. Już chodziliśmy tego. I to tyle. Wszystko zrobiliśmy fajnie. Teraz możemy jechać do nowej firmy, bo niestety z Sandu Leadersa dopiero są te przewozy dopiero w dwójce. Nie wiem, gdzie niestety nie ma. To jest tylko firma, do której się dowozi.
załadunek. No i widzę, że krycie okrała w tą stronę, ale dobra. A więc tak. Nie wiem, ile czasu nie mam zwykle. Zawsze z tym jest nieogarane. Po prostu nie mam jak tego sprawdzić, bo żeby sprawdzić, to musiałbym przerwać nagranie. A to by się równało z kolejnym montażem. A chcę też inne odcinki ogarnąć. Minecrafta muszę nagrać. Chociaż nie muszę, ja chcę nagrać. Na razie mam warunki. Więc myślę, że nagram, ale... Dobra, tak, idźmy w prawo. Firmy. Zobaczmy, co mamy dostępne. Dobra, mamy coś dostępne, jak widzę. Znaczy widzę. Tak, są to nowe firmy, więc w nich są dostępne jabłka. Co ja gadam? Autoczęści. Części aut, ale niestety tylko do jednego miasta. Teraz bym chciał jechać na przykład do tego, dobrego, dlatego że to jest Szwajcaria, którą odblokowaliśmy i tutaj wybierzemy sobie ładunek, którego nie ma, który nie istnieje. Zobaczmy, czy mamy. Cysterny na pewno tu nie ma. Chociaż są cysterny, czekajcie. Opony nie. Czekajcie, tutaj stąd jeszcze czegoś, z tej firmy jeszcze czegoś nie przewoziłem. Tak, będą nowe załadunki, jak widzicie, bo już są firmy, w których są jakieś nowe, których jeszcze nie przewoziłem. Porcelany nie przewozić, ale porcelana jest to delikatny ładunek, nie wiem czy podołam obowiązkowo. No cóż, kto nie ryzykuje. Dobra, jedziemy z tym koksem. A może... Gdzie jest to, chyba wszystko przewoziłem, ktoś mi się wydaje, to gdzie jest, ubrania. Tak, ubrań nie przewoziłem, mrożonki chyba przewoziłem, a może nie. Nie, teraz spożywcze wszystko przewoziłem, czyli... Została porcelana, ubrania, elektronika, meble, ser chyba przewoziłem, tak mi się wydaje. Tam i drewno zostało w takim razie i opony. No i to wszystko właściwie. Czyli mamy jeszcze cel, co przewozić. Ale idziemy do Brenie. Mam nadzieję, że w Brenie będzie to samo i będziemy musiał przewozić z powrotem. Ale idziemy. Od razu biorę ładunek, dlatego że to jest jeszcze krótki odcinek chyba, mam nadzieję. Jeśli długi, no to sorry, ale niestety gdy nagrywam, to tracę poczucie czasu czasami, więc... Głównie dlatego, że często z montażem robię, a nie w jednym postaci jednego materiału, co mi potem utrudnia. A teraz to mi to nie będzie już tak bardzo utrudniać, ale jednak jeśli chodzi o czas, to może wyjść nawet powyżej godziny, jeśli trasa będzie taka długa. Bierzemy. Ciekawe, czy uda mi się wszystkie przewieźć i zaparkować. Znaczy teraz mogę sobie zmienić kamerę, żeby sobie obejrzeć, jak to jest składa. Ale parkowanie i branie naczepy to będę robił teraz pierwszej osobie, dzięki temu ładnie to będzie wyglądało. Dobra, to jedziemy teraz do Brno, czyli Brno jest jakby po drodze, znaczy Monachium jest po drodze, tak więc jedziemy w lewo, w prawo, nie, tak, w lewo, w prawo, w lewo, w lewo, w lewo, w prawo, w prawo. Dobra, już mam trasę wytyczoną, tak więc jedziemy, tylko zdążył na zielony. Dobra, zdążyłem. Jeździła po chodniku, zwłaszcza, że to było niebezpieczne dla każdego. Tu w lewo miało być, oj, na szczęście zdążyłem na światłach, ale już za bardzo chciałem zaakwarium. Dobra, i tak musimy grać na lewo z ruchu, ale tak tutaj myszką się obraca kamerę, chociaż myszką mogę czasem nie zdążyć, bo gdzieś kamerę drzewa. Właśnie ułatwia mi ustępnie.
właśnie dodatkowe. Dobra, bo już jadę szybko, ale już mogę szybciej, bo jest godzin 10. No, tu trzeba ostrożnie jechać. No właśnie, mam teraz delikatniejszy ładunek, więc muszę uważać, żeby tego nie uszkodzić. Właśnie, to jest pierwszy ładunek, delikatny ładunek. Pierwszy, po raz pierwszy raz. No pierwszy raz. Każda sztuczka, nawet chyba... no każdy dobicie może spowodować uszkodzenie. Dobra, jedziemy tędy. Czy nadmierna prędkość też może uszkodzić ładunek? Nie wiem. Nie wiem, choć się domyślam. Jak powiedział kiedyś Relion gość. Dobra. Teraz trzeba tylko spędzić. Rozumieć prędkość minimalną, jak będziemy się poruszać po autostradzie. Myślę, że musi przekroczyć te 80 km, aby nie była zbyt powolna ta prędkość. No ile by to mogło być? Tyle mniej więcej. Czyli tyle, ile powinniśmy iść po autostradzie. Miejmy nadzieję, że energii będzie ona jeszcze dużo, żeby móc z sobą pojechać. Ale z drugiej strony, dobra, będziemy jechać nocą. Na podróż też może być, ale to wygląda ciemno trochę. No tak. A i mam nadzieję, że wbiliście już 33 subskrypcje na kanale, dlatego że planuję zrobić specjał. Specjału nie mogę nagrać, dopóki nie będzie 33 subskrypcji. No a ogólnie to jak już nie wiem, jak przekroczycie może to 33 subskrypcje, albo to nie wiem. Tak, żeby po prostu, no, żeby nagle nie zmalały te subskrypcje, kiedy już pojawi się specjał. Dlatego wolę raczej wszystko najpierw przygotować, być pewne, że te subskrypcje efektu ustawią, że na razie to sporo znika, a mało przybywa. Znaczy to nie jest sporo, to tak naprawdę mało, ale jednak jak nic nie przybędzie więcej, no to wtedy będzie, no to się okaże, że więcej. Dlatego subskrybujcie kanał. Jeśli oczywiście chcecie być na bieżąco z materiałami i filmami. Zwłaszcza, że ja często robię właśnie też przerwy i po przerwie, jak na przykład no, znajdzie mi ochota na nagrywanie i czas i warunki, no to wtedy no, to większość z was potem przegapi aktualności kanału. Znaczy to warto subskrybować i klikać ten taki magiczny dzwon. Jak go widzicie, to powiadomienie powinno was poinformować o wrzuconym materiału. Ale to nie zawsze działa, więc trzeba regularnie sprawdzać. Przynajmniej raz w miesiącu z was sprawdzał aktualność kanału. Tak aby w razie czego jakby wrzucił coś, to żeby nikt z was nie przegapił. Ja oczywiście staram się wrzucać regularnie. Znaczy, bo regularnie wrzucam filmy, znaczy filmy nigdy nie wrzucam ich w nocy, chociaż nie wiem. Raz mi się zdarzyło tak, na początku to były filmy, ale potem jednak wrzucam je o takich godzinach, o której większość z was może mieć dostęp do komputera do filmu. Czyli gdzieś tak o 12. O 12? No tak, na 12 są tutaj. Wrzucam filmy. No, zwykle gdzieś tak w środku dnia. Raczej on będzie spać chciał. No dobra, pojedźmy tam, bo nie wiem ile mu to zajmie, więc tutaj zaparkujemy sobie.
noc, to trzeba się wysłać, nawet każdy dzień. No ja teraz trzeba tutaj jakoś ładnie nakręcić, żeby nie zahaczyć po prostu. Dlatego, że mam teraz delikatniejszy ładunek. Dobra, jak tam? Na drodze? Dobra. A więc idzie. Muszę się czasem w pasrówni. Myślę, że środkom pasrówni wystarczy, żeby zdążyć zmienić pasrówkę z powrotem na prawy, kiedy już przekroczymy tamto skrzyżowanie. Skrzyżowanie to chyba nie można. Skrzyżowanie to może można. No tak, to jest skrzyżowanie właściwie. Krzyżuje się droga z ulicą. Znaczy droga z autostradą. Co prawda nie krzyżują się one bezpośrednio, ale krzyżują się no, mostowym sposobem, że jest droga i na moście autostrada. No, ale to jest nadal skrzyżowanie. Tylko taki. Pod górkę będzie niestety ciężarówka się męczyć, na szczęście już te pomoc ustawiłem, więc mogę sobie spokojnie, nie wiem, na przykład dokończyć śniadanie, albo na przykład nie, śniadanie dokończę pomiędzy nagraniami, tak aby po prostu nie odbywać kilku jedzenia, nie wiem. Znaczy już jedną kropkę zjadę, więc... No więc... Czy tak powiem, nie ma problemu. Przed nagraniem jeszcze zostało trochę, ale spokojnie. Na to z wielu podania. Tak więc w takim razie. Jedziemy. Co to za dźwięk? Nie mam pojęcia, dobra. Znaczy mam pojęcie. Nie mam pojęcia. To wszystko, albo tak naprawdę mam pojęcia, albo karetę. Tyle dźwięków, znaczy tyle przejeżdżam. Czasami, że... No, czy to może... Znaczy nie, to bardziej... No, karetka. Ups! Sa. Wspominałem, że to jest... proste. Wspominałem. No, widzicie, pomyliłem się. To jest bardzo trudne. Takie trudne, że... Że już... Bardzo szybko. Ups! Sa. No, co się z tym ciężarówką dzieje? Ogarnij się ciężarówką. Chyba sobie kupię ciężarówkę z klasy B, bo tam, bo normalnie wszystko chrzani. Mamy niestety uszkodzenie, więc koniec, że tak powiem, pięknej jazdy. Jechałem na tempomacie cały czas i nagle wszystko nazwę się. No dobra, przynajmniej nie ma tego. No dobra, już nie ma co się starać, bo i tak już jest. To na naczepach, to jest gitara dla szkody naczepy. No cóż, trudno. Już się nie będę starał. Musimy przejść nowy załadunek. Bo to jest zbyt uszkodzone. No cóż, chyba weźmiemy jeszcze jeden załadunek. Dlatego, że nie planowałem w ogóle takiego uszkodzenia. Będziemy musieli wziąć jeszcze jeden. Nie wiem, musimy to naprawić. Nadrobimy to dziś albo nigdy. Dobra, już nie będę jechać na tym momencie, bo już nie ma sensu. Jak jest radzieckie te skrzyżowania są. One nie powinny być takie radzieckie. Więc tak. To co się stało, to efekt niemontażu. Montował to bym raczej zaczął od nowa na ten odcinek, a to jest gra na żywo. Czyli coś zbliżone do live, ale nie do końca. Dlatego, że ja to nagrywam. Nic nie wycinam teraz, więc będziecie mieli wszystko aktualne. No chyba, że coś mi zacznie przeszkadzać w nagrywaniu, to wtedy będę musiał robić cięcia. Ale na razie póki co nie muszę robić tych cięć, więc widzieliście co się stało. Niestety jeszcze nie jestem na tyle dobry, żeby móc przewozić tak delikatne ładunki. Co ja sobie myślałem? To trzeba było już wybrać opony.
Wiecie co? Przewiozę ten porcelany jeszcze raz. W następnym odcinku. W tym odcinku, jak widzicie, nie było wydane przewozić porcelany. Tak więc nie będę przemówiony nazywać tego odcinka w ten sposób. Nazwę go jakoś inaczej, a następny będzie się już nazywać porcelany. Dobra, mamy do 50, to musimy uważać. Nie chcę dostać mandatu. Zwłaszcza, że... Znaczy za to chyba nie dostałem mandatu, za to dostanę jedynie po łapach po dostarczeniu ładunku. Tak więc... Jak to należy zrobić? Jak to należy zinterpretować? Moja wina, moja bardzo wina. Niestety. No cóż. Trudno. Dobrze, że to tylko gra, a nie w rzeczywistości. Bo wtedy to by było dużo gorzej. Zwłaszcza, że w rzeczywistości bym raczej chyba nie ma aż tak dużo wina. No chyba, że bym wygrał lotto, to jest mało prawdopodobne. Lewo. No, co się dzieje z tą ciężarówką? Co mi tak wyskoczyło? Nie wiem, coś kontrolę tracę na tym ciężarówką. Będę musiał ją chyba naprawić. Gdybym miał naprawioną ciężarówkę, to by nie było takiego problemu. Sparkowanie. Prostopadło. Ej, no. Co jest? No, co jest z tą naczepą? Widzicie, to jest niegrzeczna. To jest złośliwa naczepa. Dobra, ale... Obiecałem, że będę parkował z pierwszej osoby, tak więc spróbujmy. Bo kto nie ryzykuje, ja zaryzykowałem i płacę za tą straszliwą karę. No ale trudno. Przez coś trzeba przejść. To jeszcze nie mandat, więc co jest? Nie chcę zmieniać kamery, bo dałem słowo, że nie będę zmieniać kamery teraz. Mogę sobie lusterek na to użyć. Lusterka to inna historia. Co jest? Skręcam lewo, a to mi też się daje. Muszę wyczuć ciężarówkę. Nie czuję ciężarówki, więc muszę... Czekajcie, trafiłem. Dobra. No niestety mamy 98 euro strat. I nie dostaliśmy przez to pełnej nagrody, przez co nie będę bliżej 31 miliona. Co za... Dobra, nieważne. I widzę, że tu jest stara firma. Tak więc dużo rzeczywiście tutaj będzie do przewoźnicy. Przewieziemy stąd. A więc będę musiał chyba sam od ciężarówki jechać na tym odcinku. Lewo. No dobra, jedźmy w lewo. Prawo chyba coś tam jest zablokowane. I co z tego, co mignęło mi? A tu mamy salon samochodowy. A więc możemy kupić ciężarówkę klasy B. I ja chyba to zrobię, bo ta ciężarówka już mi nieposłuszna jest. Tego co widzę. Zobaczę sobie jeszcze, jak tam z tą ciężarówką. Zobaczmy, jak ta ciężarówka wygląda. No tak, ma uszkodzenia trochę. Aż to dlatego, że chyba kolizja była czy coś. Modernizować sterowanie będzie trzeba, coś czuję. Użycie paliwa i moc to oczywiście zmodernizowałem sobie wcześniej, ale nie będę modernizować sterowania, dlatego że chcę, żeby to już następna ciężarówka była zmodernizowana. Ale to już nie w tym odcinku, wiecie, bo mam inny też plan. Któż to wie, czy kupiłem w następnym odcinku ciężarówkę, czy nie zapomnę jej przypadkiem kupić. Dlatego, że mogę ją zapomnieć kupić, wiecie, bo... Musimy poprawić to, więc ja chyba wezmę sobie ciężarówkę z nowszej klasy, wyższej klasy. To są efekty niestety takiego sterowania. A więc to tyle. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Niestety fail musiał się zaliczyć, musiałem niestety nacocić na tamtym skrzyżowaniu. No cóż... Trudno. A więc to tyle. A więc jeśli film ci się spodobał, a nie zostawiłeś jeszcze łapeczki w górę, no to wykonaj to czynność, czyli zostaw łapeczkę w górę. No i ewentualnie jeśli ktoś z was jeszcze nie subskrybuje, no to zachęcam w takim razie. No ponieważ nowy, jeśli już wbiliście 33 subskrypcje, no to nowy cel to 44 subskrypcje. Tak więc polecam subskrybować.
No, ale to jeszcze zależy, ile subskrypcji jest i tak. No. Na razie mamy do 33, a później do 44. A więc ja już się zamykam. Na razie. Cześć. No i pozdrawiam.